Kontynuujemy naszą lekturę Ewangelii Świętego Marka. Już widzimy, że ten czas się wypełnia. Jesteśmy w Jerozolimie. Już ostatnie tygodnie, gdzie będziemy słuchać tej Ewangelii. Za chwilę przed nami Adwent, a więc ta lektura się kończy. I widzimy znowu Jezusa w świątyni jerozolimskiej. I widzimy tą wielką konfrontację z przywódcami religijnymi, z ówczesnymi przywódcami religijnymi. Dlaczego ta konfrontacja się dokonuje? Bo oni nie akceptują tej wizji Boga, jaką proponuje Jezus, jaką objawia Jezus, Boga bliskiego, miłosiernego, Boga, który chce bezpośrednio spotkać się z człowiekiem. Oni, uczeni w piśmie, faryzeusze, uzurpują sobie to pośrednictwo. Oni będą decydować, w jaki sposób człowiek ma spotykać Boga, przez przepisy prawa, przez jakieś inne rozporządzenia, dzięki którym człowiek ma niby otrzymać łaskę. Jezus mówi nie. Bóg chce być blisko każdego człowieka, chce być w jego życiu obecny. Jezus nie akceptuje takiej wizji właśnie urzędowej religijności. Nie akceptuje świątyni, która staje się nie tyle miejscem spotkania z Bogiem, miejscem modlitwy, ale jak to Jezus mocno mówi, staje się kryjówką bandytów. Mocne słowo. W świątyni, gdy Jezus dokonuje tego aktu oczyszczenia. Uczeni w piśmie, faryzeusze, uzurpują sobie pewną pozycję. Pozycję religijną, pozycję społeczną, a przez to utrudniają w kontakcie człowieka z Bogiem. I popatrzmy, że dzisiaj widzimy Jezusa nauczającego. Jezus nie tylko mówi jakieś słowa, ale Ewangelia świętego Marka pokazuje nam Jezusa, który naucza, który ma autorytet. Te nauczanie, które ewangelista zostawia w Ewangelii, to jest nauczanie skierowane do Kościoła. Dzisiaj czytamy w sposób uroczysty te słowa Pana Jezusa właśnie w niedzielną, podczas niedzielnej liturgii słowa. Jezus mówi o uczonych w Piśmie. Mówi słowa bardzo mocne. Byśmy nawet mogli powiedzieć, że jedyny raz w Ewangelii świętego Marka czytamy tak mocne słowa. Dlaczego Jezus tak mocno mówi o uczonych w Piśmie? Dlatego, bo widzi, że ta postawa może być zagrożeniem we wspólnocie Kościoła. Jezus nie robi jakiegoś odwetu na uczonych w Piśmie, którzy od początku Ewangelii sprzeciwiają się Jemu. Którzy od początku, czytamy to na przykład 3:6, od początku Ewangelii próbują Jezusa zabić. To nie jest jakiś odwet, jakaś złośliwość Jezusa, te mocne słowa wobec uczonych w Piśmie. Ale Jezus właśnie chce pokazać, że takie zagrożenie może się powtórzyć we wspólnocie Kościoła, w naszej wspólnocie. Strzeżcie się, uważajcie. Z upodobaniem, mówi Jezus, chodzą w powłóczystych szatach, a więc zakładają pewne stroje, żeby się odróżniać od innych ludzi, żeby zwracać na siebie uwagę. Wymagają wręcz pozdrowień na rynku. Pierwsze krzesła w synagogach. Pierwsze krzesła to nie są te z przodu oczywiście. My tak myślimy, że te pierwsze to z przodu. Nie, te pierwsze to były właśnie z tyłu. To były te najważniejsze, te dla najbardziej, że tak powiem, zacnych. Zaszczytne miejsca na ucztach. Gdzie są te zaszczytne miejsca? Gdzie są najlepsze dania? Gdzie są najlepiej obsługiwani? Z pozoru, dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Jezus mówi, dobrze, modlą się, ale to wszystko jest na pokaz. I wręcz Jezus dodaje, objadają domy wdów. A więc Jezus pokazuje pewną niesprawiedliwość. Niszczą to, co najbardziej właśnie wymaga troski i opieki, tak jak właśnie wdowy, które we wspólnocie powinny mieć właśnie ochronę.
Surowy spotka ich wyrok. Popatrzmy, Jezus nie mówi o surowym wyroku dla grzeszników, dla ludzi, którzy postępują źle, ale mówi o surowym wyroku wobec uczonych w Piśmie, tych, którzy byli autorytetem tamtego społeczeństwa, którzy wyjaśniali prawo Boże, mieli strzec tego prawa Bożego. Jezus demaskuje ten fałsz, pokazuje pewne zagrożenie, które może stać się także zagrożeniem w życiu wspólnoty Kościoła. Jakby obok druga scena, scena z ubogą wdową. Jezus siedzi. Znowu te elementy, które pokazuje nam Ewangelia Marka, są bardzo ważne. Nam to troszkę umyka z naszej lektury i słuchania Ewangelii. Właśnie ciągle jakby za mało mamy tej uważności na konkretne słowa. Gdy Jezus siedzi, to jest pewien autorytet. Nie? To ten, który ma władzę, siedzi, autorytet. Jezus dostrzega, jak wrzucają do skarbony pieniądze. Był taki zwyczaj właśnie, że się składało ofiary do skarbony. Świątynia Jerozolimska, byśmy mogli powiedzieć, była takim na tamte czasy wielkim bankiem. Bardzo bogatym bankiem. Tak naprawdę to nikt nie mógł zliczyć całego bogactwa świątyni jerozolimskiej. I polegało na tym, że te skarbony były tak skonstruowane, że musiał być ten brzdęk. Gdy wrzucał ktoś wiele pieniędzy, monet, to był duży brzdęk, a więc podziwiano, popatrzcie, jak to jest hojny człowiek, wrzuca do skarbonu. Jezus dostrzega właśnie ubogą wdowę, która wrzuciła dwa pieniążki, jeden grosz, czyli tak naprawdę nic nie wrzuciła pod względem materialnym. Co więcej, Ewangelia specjalnie mówi, że są dwa pieniążki, bo była taka pokusa, że mogłaby wrzucić jeden pieniążek. Ona miała dwa, a więc nic nie zostawiła dla siebie. Wszystko, co miała, wrzuciła, całe swoje życie. I co robi Jezus, gdy dostrzega właśnie tę sytuację? Przywołuje swoich uczniów. To jest jakiś leitmotyw Ewangelii świętego Marka. Jezus nieustannie przywołuje swoich uczniów. Oni są ciągle daleko. I trzeba ciągle przywoływać. Trzeba im ciągle pokazywać. Oni chodzą własnymi drogami. Ich tak naprawdę nie interesuje to, co Jezus mówi. Oni mają swoje życie. Oni się zajmują swoimi sprawami. Oni są przemądrzali. Oni tak naprawdę to Jezusa by ustawili i powiedzieli, co ma Jezus robić. No, to jest jakieś takie też zagrożenie w Kościele, że właśnie jesteśmy mądrzejsi niż papież. O, my wszystko wiemy lepiej. Uczniowie muszą na nowo zrozumieć nauczanie Ewangelii. To źródło, które rzeczywiście jest źródłem życiodajnym. Jezus pokazuje tą wdowę. Popatrzcie, ona wrzuciła wszystko. Ta wdowa, którą nikt nie zauważał, zauważa Jezus i stawia właśnie za wzór we wspólnocie Kościoła. Gdy z uwagą czytamy Księgę Powtórzonego Prawa, tam wielokrotnie jest mowa, że właśnie z tego skarbca świątynnego trzeba utrzymywać wdowy. A wdowa z tych datek nie otrzymuje nic, co więcej, ona sama daje siebie w ofierze. Jezus to pokazuje. Pokazuje tę postawę całkowitego oddania się Bogu. Tak naprawdę ta uboga wdowa jest symbolem Jezusa, który za chwilę będziemy czytać w Ewangelii, idzie na śmierć, ofiarowuje siebie. Jak mówi autor listu do Hebrajczyków, właśnie Jezus jest tym, który całkowicie oddaje się dla zbawienia świata, zbawienia każdego człowieka. I dalej nie doczytamy tej kolejnej sceny z tej wizyty Jezusa w świątyni jerozolimskiej, gdy ktoś podchodzi do Niego i mówi,
żeby podziwiał piękno tej świątyni, a Jezus mówi jasno: nie zostanie tu kamień na kamieniu. Co chce Jezus powiedzieć? Że tam, gdzie się dzieje niesprawiedliwość, tam, gdzie nie szanuje się człowieka, tam, gdzie jest wyzysk, ucisk, musi być to zniszczone. Tego nie da się zreformować. To trzeba zniszczyć. Zło musi być zniszczone po to, by rzeczywiście zapanowała Boża sprawiedliwość, by zapanowało życie według Ewangelii. I zobaczmy, my ulegamy tej pokusie, że my mamy taką swoją sprawiedliwość uszytą na miarę naszych możliwości. Z jednej strony czytamy Ewangelię, zachwycamy się, jak to pięknie Pan Jezus tutaj mówi, a z drugiej strony my mamy takie własne zasady, właśnie jak uczeni w Piśmie, mamy własną interpretację. Właśnie, że nasze życie troszkę musimy adoptować Ewangelię do naszego życia, a nie odwrotnie. My naciągamy tą Ewangelię do naszych potrzeb, a nie na odwrót. Jezus znowu, jak w każdą niedzielę, nas przywołuje. My przychodzimy tutaj do świątyni, aby na nowo usłyszeć słowa Jezusa, aby na nowo przyjść do źródła, na nowo rzeczywiście odkrywać moc Ewangelii. Popatrzmy, jak bardzo dzisiaj w naszych czasach potrzeba właśnie tego powrotu do Ewangelii. Trwa synod biskupów, który w zamyśle papieża Franciszka ma wejść właśnie do konkretnych już rzeczywistości Kościoła. To nie ma być jakiś synod, który jest debatą biskupów gdzieś tam w pałacach apostolskich, ale papież zapragnął, by on był spotkaniem w konkretnych diecezjach, w konkretnych ludzkich rzeczywistościach, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak żyć Ewangelią w naszym środowisku, w naszym mieście, w naszej parafii, w naszej diecezji. Synody biskupów to nie są jakieś spotkania prawników, którzy właśnie wystosują jakąś odezwę, kolejne rozporządzenia, przepisy, ustalą, że nie wiem, komunię świętą przyjmujemy tak, nam przystoimy tutaj, a potem klęczymy. To nie o to chodzi. To ma być rzeczywiście zaproszenie, by wrócić do istoty naszego chrześcijańskiego życia. A tą istotą jest Ewangelia, dobra nowina, spotkanie z Bogiem, który jest miłością i który zaprasza nas, byśmy rzeczywiście tą miłością dzielili się z innymi ludźmi, w duchu Ewangelii budowali nasze rodziny, nasze społeczeństwo, nasz Kościół. Prośmy więc, byśmy rzeczywiście byli wspólnotą nieuczonych w Piśmie, ale byli wspólnotą ubogiej wdowy, która całe życie swoje oddaje, ofiarowuje Bogu i drugiemu człowiekowi. Po co? By zaświadczyć, że Bóg jest miłością. Byśmy tą miłością każdego dnia potrafili żyć. Byśmy byli świadkami tej miłości, jaką Bóg ofiarowuje człowiekowi w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.